Jest to trzeci film z serii na temat mini wylewów, udarów i wylewów krwi do mózgu. Bardzo ważny element na temat tego, aby zrozumieć, że nasze ciało wysyła nam sygnał na 30 dni przed właściwym wydarzeniem, jak również zrozumieć, co zrobić, i to na drugiej części mówiłem, co zrobić, aby uniknąć wylewu, udaru, a jeśli to już się stanie, w jaki sposób na przykład zastosować akupresurę, aby pomóc danej osobie. Dzisiaj pragnę Ci powiedzieć na temat tego, jakie mity na internecie funkcjonują i czego się ustrzec, aby nie narobić sobie krzywdy. Witaj, ja mam na imię Mariusz, razem z Agnieszką prowadzimy projekt Odmładzanie na Surowo. Projekt, w którym dzielimy się informacjami, w jaki sposób możesz odzyskać swoje zdrowie, jak możesz poprawić energię i jak możesz wydłużyć sobie życie. W tej serii mówię o tym, w jaki sposób nie skracać sobie życia, ponieważ mini udary, udary i wylewy są piątym na liście zabójców w Stanach Zjednoczonych, czyli bardzo poważny problem. I istnieje wiele mitów na internecie, które zostały wprowadzone. Troszeczkę ukradkiem się dostały, trochę gdzieś tam zostały zaakceptowane, a tak naprawdę są to mity, które mogą narobić dużo krzywdy naszym pacjentom. I pierwszym, największym mitem, który został wprowadzony na internet około 2003 roku, to jest mit nakłuwania palców i masowania uszu. Być może zastosowałeś to, być może była taka sytuacja, że w jakiś sposób pomyślałeś, że Ci to pomogło, ale chciałbym Ci powiedzieć, że to nie ma żadnych potwierdzeń naukowych. Wręcz przeciwnie, osoby, które zaczęły w ten sposób bawić się z pacjentami, które mają udar, mają wylew, narobiły sobie mnóstwo kłopotów. Wiele osób po prostu nie przeżyło tej całej akcji, która tutaj została zastosowana. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że większość osób nie rozumie różnicy pomiędzy udarem a wylewem. Myśli, że to jest to samo, a tak naprawdę to są dwie odrębne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że udar to jest zaburzenie krążenia krwi i wcale nie musi być to związane z wylewem. Natomiast ten nakłuwanie palców, masaż uszu i tak dalej jest bardziej skierowany na to, że tam jest wielkie ciśnienie krwi, które trzeba teraz po prostu pozbyć się tego ciśnienia i jest, powstaje problem. Wylew jest to pęknięta tętnica i jest to zaledwie 20% wszelkiego rodzaju udarów. Za 80% nie ma to nic wspólnego z wylewem, jest to po prostu niedokrwienie mózgu. I puszczanie krwi z palców czy masowanie uszów wcale nie, do krwi, nie doprowadzi do tego, że dopłynie krew do mózgu. To wcale nie o to chodzi. I powstaje problem. Problem polega na tym, że ten cały przepis, opis, który jest opisany na internecie w wielu miejscach, mówi o tym, że potrzebujesz mieć specjalną igłę po to, żeby ponakuwać każdy palec, żeby tam krew się pojawiła. Że musisz uszy ponakuwać, musisz masować te uszy. To zajmuje kupę czasu i to jest największy problem, ponieważ kiedy ktoś leży i ma problem z udarem czy z wylewem, a Ty szukasz igły, jeszcze ją tam gdzieś, nie wiem, do ognia wkładasz albo wyparzasz ją w jakiś sposób, żeby ona była sterylna, to po prostu to zajmuje kupę czasu. Niektórzy nawet lecą do apteki, wyobraź sobie, żeby kupić tą igłę. Leży ktoś na ziemi i po prostu czeka na to, że ktoś poleci do apteki i kupi igłę. Jest to dla mnie zatrważająca informacja. Naprawdę, nie wiem, jest to mit internetowy, który został właśnie wprowadzony. On krąży pomiędzy właśnie różnymi stronami. Uważaj na to. To jest bardzo ważny problem. Na drugim miejscu pragnę wymienić, wylew dotyka tylko starszych osób. Jest to taki mit na internecie lub takie wyobrażenie. Powiem Ci szczerze, że mi się też tak wydawało kiedyś. Że mi się wydawało, że w zasadzie to już jak jest ktoś starszy, to może dostać udaru albo wylewu. A to jest nieprawda. Tak naprawdę udary czy wylewy dotykają ludzi w każdym wieku. W każdym wieku i to nie ma znaczenia, czy jesteśmy młodzi czy starzy. Następna rzecz, która jest w internecie znalazłem, to jest wylew następuje w sercu. Totalna bzdura. Nie ma czegoś takiego jak wylew w sercu. Wylewy powstają w mózgu. Jest to problem związany z niedokarmieniem mózgu, niedotlenieniem mózgu i to jest związane właśnie z mózgiem. I dlatego jest to wylew krwi do mózgu, a nie wylew krwi do serca. Następna. Wylewy są rzadkością. Absolutnie nie. Jest to numer 5 zabójca w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, na którym miejscu jest w Polsce, ale po prostu szukając informacji na internecie, znalazłem informację na temat właśnie, na którym miejscu jest to w Stanach Zjednoczonych. Także to nie jest wcale rzadkość. I to nie jest coś, co można zlekceważyć. Koniecznie obejrzyj część pierwszą i część drugą informacji na temat mini wylewów czy wylewów, po to, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega. Następna rzecz, która istnieje w internecie, to jest to, że nie można odwrócić uszkodzeń. Absolutna bzdura. Jest wszystko do naprawienia, ale trzeba zaakceptować jeden trochę absurdalny fakt.
że nasze ciało ma wbudowany system samouzdrawiania. I za każdym razem, kiedy coś robimy we właściwy sposób, czyli odżywiamy się we właściwy sposób, oczyszczamy swój organizm, czy stosujemy odpowiednią akupresurę, jesteśmy w stanie doprowadzić do naprawy naszego organizmu. I ja mam mnóstwo informacji od osób, które zastosowały te rzeczy, którymi się dzielimy, że są w stanie przechodzić i wychodzić właśnie z tych problemów. Zachęcam Cię jeszcze raz do obejrzenia części pierwszej i części drugiej, aby zrozumieć, na czym to polega, ale najważniejszy, aby przestać myśleć o tym najważniejszym micie, że to igła i nakuwanie palców i uszu uratuje osobę, która ma udar, która ma wylew. Uwaga! Dzwoń natychmiast po karetkę pogotowia. Nie zwlekaj ani minuty dłużej. Jeśli ktoś już dostał udaru, nie ustrzec się przed tym. Koniecznie poinformuj służby ratunkowe, aby mogły przyjechać i pomóc temu pacjentowi. A nie szukaj igły, żeby nakuwać mu palce czy masować mu uszy. To tyle na tą chwilkę. Mam nadzieję, że ta seria też dała Ci dużą wartość. I do zobaczenia na następnym wideo. Trzymaj się cieplutko. Cześć!